Marian Domingosz przed walką, przed debiutem w organizacji KSW. Witamy Cię w Polsce. Od razu pytanie, jak pierwsze wrażenia, bo jest zimno i paskudnie. First impression about the weather, because it's cold and not so quite good here in Poland now. Hello. Yes, yeah, I'm very impressive. It's the biggest organization, a biggest fight. It's a great boxer, but for me, I accept a great challenge and I go make a big war into the cage. Okay. And anything about the weather? It's not the problem for you. It's cold. It's very difficult, but okay. Into the cage, it's a comment on dit chaud, chaud. Comment on dit? Hot. Into the cage, it's hot. It's not a problem. To moja pierwsza walka w KSW, to wielka walka, ponieważ KSW to wielka organizacja i to starcie jest też mocno eksponowane, bo Izu to bardzo dobry pięściarz, mam zamiar wejść do klatki i zrobić wielkie wow, a co do pogody, tak, jest zimno i to dość trudne, ale ogólnie rzecz biorąc to nie problem, bo w klatce będzie bardzo gorąco. Chętnie dowiemy się czegoś więcej na temat tego, jak to się stało, że właśnie Conte jest tym rywalem, z którym zmierzy się Izu w swoim debiucie. Oczywiście pamiętamy o tym, że miał już wystąpić na KSW i jego rywalem pierwotnie miał być Mariusz Pudzianowski. Od kiedy wie, że wystąpi na tej gali? Since when you know that you will be fighting with Izu Gonoch? Okay, so może zrobimy jednak niestety po angielsku, francusku, to nie będzie łatwiej? Nie? No dobra. Okay, so you can come here too, yeah. Okay, I will stay here. Okay, so the question was zapomniałem. When was the first information that Conte will fight with Izu Gonoch, and how it happened that he's fighting him, not Mariusz Pudzianowski? En fait, depuis quand est-ce que tu sais que tu vas affronter Izu, et ça a été quoi ton impression quand tu sais que c'était le changement de Pudzianowski? Two months, but I accept. Izu is a great star in Poland, but I prefer Mariusz Pudzianowski. It's the biggest guys, and I like the style, aggressive. But I go fight Izu, and after it's time for Pudzianowski. Od dwóch miesięcy wiem, że będę walczył z Izu. Chciałem bardziej walczyć z Mariuszem, bo to jest większe nazwisko i też jego styl mi się podoba. Zresztą to tak dodam od siebie, że wspominał Izu od Quentin o tym, że przez całe życie oglądał Mariusza, jest dla niego po prostu idolem, ale no ma nadzieję Conte, że zawalczy najpierw z Izu, a potem z Mariuszem Pudzianowskim. Jakie doświadczenia ze swoich poprzednich walk wniesie do klatki? Czym jest w stanie zaskoczyć Izu? Czy czuje się na przykład pewniej ze względu na to, że Izu jest typowo stójkowym zawodnikiem, a on ma już świetny background w mieszanych sztukach walki? More experience on the ground, and Izu is just a kickboxer who is coming to MMA. Par rapport à l'expérience d'Izu. Ouais, en fait, est-ce que tu te sens bien par rapport au fait que ce soit son premier combat en MMA, que tu as plus d'expérience, etc. Yes, but Izu, he have a great experience in box. He's very important, but he don't have a fight in MMA. But this experience in English box is very important. I don't like the style of the fighter, but I love the biggest challenge and. It's not a problem. Come on. Na pewno jego przeszłość w sportach uderzanych w boksie jest bardzo ważna i to jest dla niego duży plus, ale to jest MMA i będziemy się bić w MMA, więc nie do końca, nie wiem czy to o to chodziło kątem, ale zrozumiałem, że powiedział, że mu się nie podoba styl ten właśnie tylko stójkowy, taki styl bokserski, więc będzie musiał się przestawić na to MMA Izu. Conte trenuje we Francji. Jak bardzo znaną organizacją jest tam KSW i czy jest znany głównie z tego, że występuje u nas Saladin Parnasse, czy może już wcześniej coś więcej o KSW wiedział? Saladin Parnasse is fighting here in KSW, or maybe the KSW organization is known in overall. Comment c'est connu KSW en France? Est-ce que c'est plus connu parce qu'il y a Parnasse qui combat, etc. Yes, Parnasse in France, it's a biggest star. It's an example for me. I see KSW after start the MMA. It's for me a dream for fight for this organization. And comment je peux dire, je vais faire comme Saladin. I will do like Saladin. I will do like Saladin.
Okej. Bardzo lubię Salahdina, jest dla mnie wzorem i jest Salahdin wielką gwiazdą we Francji. Sam Kontem, od kiedy zaczął trenować zawodowo MMA i startować w zawodowych walkach, to marzył o tym, żeby walczyć w KSW. I dzisiaj się to, nasze, pojutrze się to stanie. Jeszcze, że zapytam o filmik, który wszyscy widzieliśmy, nagrany wczoraj, w odpowiedzi na lekcję języka francuskiego w wykonaniu Izu Ugonocha. Czy to był pomysł Kontem, żeby właśnie taki filmik nagrać, czy ktoś mu to podszepnął? Ils ont dit par rapport à la vidéo d'Izu, c'est ça? Ah, it's so funny, but Izu have a good French language. I speak very good, but into the cage, it's the... I don't speak with him. I fight, and after I win. And what do you say about your video, your response on Instagram? Oh, I see the last match, c'est ça? Yeah, his last fight. And Izu sleep, and I like it. Podoba mi się bardzo francuski Izu, naprawdę jest bardzo dobry i ten filmik mnie bardzo rozbawił, no ale w klatce nie będziemy rozmawiać, tylko będziemy walczyć, a no co do mojego filmiku, no to oglądałem po prostu jego ostatnią walkę i zobaczyłem, że tam poszedł spać i bardzo mi się to podobało. W trailerze przed walką widzieliśmy też mamę Kontem, która wspominała o tym, że bardzo wspiera swojego syna i trzyma za niego kciuki. Jak ważna mama jest w jego życiu i czy ona go od początku wspierała w jego karierze MMA, w jego wyborach życiowych? My mom is very important. I tell her after and before the fight is very important. And I live with my mom. I'm a lot with my family. It's very, very important for me. Moja mama jest bardzo ważna w moim życiu. Mieszkam w ogóle z nią i wspiera mnie bardzo mocno i przed walkami, i po walkach. I jest to dla mnie niezwykle ważna osoba w życiu. I w ogóle rodzina jest dla mnie bardzo ważnym elementem życia. Czy robimy właśnie wywiad z przyszłym mistrzem KSW w wadze ciężkiej? It's now an interview with the future KSW heavyweight champion. Do you think? Tu penses quoi sur le... Le champion. Oh, it's the biggest star. Comment dire, vétéran UFC. UFC former. No. The question is if now we are speaking with the future KSW champion. Oh. Maintenant ils sont en train de parler avec le futur champion, donc c'est toi en fait. Oh, ok. Tu dis oui, tu vas les descendre un par un. Oh, comment je peux leur dire en anglais? One by one. One by one, I destroy him. Jeden po drugim wszystkich zniszczę, najpierw Izu i potem zobaczymy to dalej. Co oznacza liczba 29 wytatuowana na twarzy? Why you have tattoo of 29 number here in the... Pourquoi t'as un tatouage 25? Date de naissance, c'est quoi? My birth date. It's the birthday of my grandfather. To jest data urodzenia mojego dziadka.